Szczęść Boże, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego vloga. Dzisiaj zatrzymamy się nad tematem, od czego rozpoczyna się msza święta. Niektórzy mówią, że mszę świętą rozpoczynamy wraz z pierwszymi akordami organów. Niektórzy twierdzą, że wraz z pociągnięciem zadzwonki przez ministranta. A jak jest naprawdę? We wprowadzeniu ogólnym do mszału rzymskiego czytamy, że po zgromadzeniu się ludu, kiedy kapłan wraz z diakonem i usługującymi udaje się do ołtarza, intonuje się śpiew na wejście. Śpiew ten rozpoczyna naszą celebrację. On umacnia naszą jedność. Jedność tych, którzy są zgromadzeni. On wprowadza nasze umysły w przeżywanie misterium, okresu liturgicznego albo święta. A więc msza święta rozpoczyna się wtedy, kiedy kapłan wraz z usługującymi zmierza do ołtarza i tej procesji towarzyszy śpiew. Ale jeżeli na wejście nie wykonuje się śpiewu, antyfonę, którą mamy w mszale, recytują wierni albo lektor. Jeżeli nie ma wiernych bądź lektora, to w tym momencie tą antyfonę wykonuje sam kapłan, który może ją dostosować dowolnie, ujmując w formie zachęty na początku Eucharystii. I to tyle w naszym odcinku dotyczącym początku mszy świętej. Dziękuję Wam bardzo za Waszą uwagę i zachęcam Was do lajkowania i subskrybowania oraz do komentowania naszego odcinka. Szczęść Boże i pozdrawiam.